Ja pamiętam wiele piosenek z dzieciństwa, bo zarówno mama śpiewała, właściwie można powiedzieć, że cały czas przy tych wszystkich czynnościach dziennych śpiewała różne rzeczy, od godzinek po różne przeboje Ireny Santor, czerwonych gitar. Ale muszę powiedzieć, że w ogóle w tej rodzinie mojej, a więc siostry mojej mamy, bracia, siostry mojego taty, bracia, rodzice, dziadkowie, stryjowie, stryjenki, wszyscy śpiewali. Ja pamiętam, że właściwie podczas takich spotkań rodzinnych, urodziny babci właśnie albo urodziny dziadka, czy jakichś chrzcinach, nie mówiąc już o weselach, po południu się śpiewało. Moje ciotki miały takie zeszyty z całą masą tekstów i to takie piosenki, no przeróżne, 17 wiosenek miała. Więc owszem, ja tych piosenek dziecinnych lat pamiętam garść. Poza tym, no ja generalnie właściwie przy muzyce stanąłem bardzo wcześnie i w związku z tym jakby wydaje mi się, że odkąd pamiętam, to śpiewam i być może nie jestem miarodajnym przykładem na, że tak powiem, obecność muzyki wśród najbliższych, ale na pewno, że tak powiem, uformowała mnie w dużym stopniu właśnie ta muzykalność, broń Boże, żadnego zawodowego przyłożenia, ale takie muzykowanie z miłości do muzykowania. No wiadomo, że to, że śpiewanie, no przecież 100 lat temu, jak nie było prądu jeszcze, no to gdzie była muzyka? Muzykę można sobie było tylko zaśpiewać. No byli też grajkowie, ale to już musieli mieć instrumenty. No i musieli się nauczyć od taty, albo od wujka, albo od dziadka. Natomiast takim środkiem do muzykowania naturalnym był śpiew. Tradycja muzykowania takiego domowego cały czas jest żywa, na przykład w Skandynawii czy w Niemczech. Bardzo w bardzo wielu domach się nadal muzykuje. I to wynika z faktu, że do niedawna jeszcze muzyka generalnie była jednym z przedmiotów w nauczaniu powszechnym, że tak powiem, nie do uniknięcia, nie do pominięcia. To teraz w Polsce mamy taką sytuację, że w nauczaniu początkowym nie ma obowiązkowych lekcji umuzykalnienia i rysunków. One mogą być, ale nie muszą. I to jest barbarzyństwo, to jest po prostu nieporozumienie i skandal. Lekceważenie wpływu muzyki i tego, czego ona wymaga, żeby otworzyć buzię i odważyć się zaśpiewać dźwięk, który ma wartość muzyczną, rozwija bardzo istotnie umysł, zwłaszcza kształtujący się młody umysł, i to już jest naukowo opisane i dobrze zbadane. Więc to jest taka rzecz, którą bym tu wtrącił, to znaczy lekceważenie tego jest niedopuszczalne, bo nie chodzi o to, żeby wszyscy byli muzykami, to jest po prostu niemożliwe. Mamy różne talenty i różne predyspozycje, natomiast ludzie, którzy zetknęli się z muzyką, a są lekarzami, nie wiem, inżynierami, technikami, cieślami, cokolwiek, czegokolwiek nie robią, ta muzyka ich nie opuszcza, no i oczywiście stanowią też po prostu publiczność, stanowią tę stronę, bez której właściwie no nie ma muzyki, bo tak se grać, se śpiewać, dobrze, no ale jednak lepiej, żeby to było doświadczenie zbiorowe, doświadczenie wspólne.